Zagraliśmy dobry mecz, przegraliśmy 2-1, ale i tak uważam, że to były dobre zawody. Graliśmy z drużyną z czołówki tabeli, więc możemy być zadowoleni pomimo tego niekorzystnego wyniku. Jest jeszcze jakaś szansa, bo opuścić tą strefę spadkową? Jeżeli mam być szczery, no myślę, że nie ma takiej szansy. Nie będziemy tutaj, myślę, jakiejś kurtuazji uprawiać. Przygotowujemy się powoli już na tę B-klasę. Chcemy, planujemy przynajmniej kilku młodych zawodników już zacząć wprowadzać do pierwszej drużyny, żeby w przyszłym sezonie już w tej B-klasie z nami mogli grać. Chociaż też gdzieś tam krążyły plotki, że żadna drużyna nie spadnie z tej A-klasy. Nie zastanawiam się nad tym, nie zaprzątam sobie głowy takimi rzeczami. My mamy grać, mamy dograć ten sezon do końca, mamy się cieszyć, tak jak powiedziałem zawodnikom dzisiaj przed meczem, tym, że możemy sobie w tej wyższej klasie rozgrywkowej jeszcze pograć i na tym się skupiamy. A to, co tam przy biurku zostanie rozstrzygnięte, no to już pozostawiam władzom OZPN-u. Warunki tutaj ciężkie dzisiaj, no rywal ostatni w tabeli, ale to nie znaczy, że odpuści. Wiadomo, takie drużyny trener powtarza w szatni, że grają o życie. Każdy punkt jest dla nich na wagę złota. Także to się może wydawać, że to są łatwe mecze, że ostatnia drużyna. Ale tak właśnie tak nie jest. Jest zupełnie inaczej. Na pewno ciężkie spotkanie. Dużo niewykorzystanych sytuacji. Można powiedzieć, że Rychtal to taki czarny koń tych rozgrywek. No to się okaże, czy czarny koń. No my po prostu skupiamy się na każdym meczu kolejnym i chcemy zdobywać te punkty, żeby ich było jak najwięcej na koniec, a co to da, to zobaczymy. Maciej, ty pochodzisz tutaj ze stron Ostrzeszowskich. Dlaczego akurat wybrałeś się Rychtal? Dlaczego nie jakaś tam bliższa drużyna gdzieś tutaj z naszego powiatu? Z jednym kolegą właśnie zmieniamy klub już drugi, trzeci raz i gramy w jednym klubie, fajnie nam się gra razem, to jest na pewno jeden z powodów. A inny, drużyna ambitna, a właśnie o to chodzi, żeby sobie stawiać jakieś cele. Dlatego na pewno myślę, że to był dobry wybór.